Witamy również przedstawicieli środowiska naukowego, które niejako jest kontynuatorem dzieła profesora Sińskiego, w osobie tutaj dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, pani profesor Lucyny Nyki i jej współpracowników, pana profesora Jakuba Szczepańskiego. No i przepraszam, ale pominąłem osobę bardzo ważną, która dzisiaj się pojawiła, czyli panią poseł Małgorzatę. Ja tu jestem jako architekt. Ja właśnie nie wiedziałem. Ja tu jestem jako architekt. Dwóch osobach. W takiej konwencji chciałem właśnie panią profesor. Mój tata mi tyle opowiadał o profesorze Osińskim, też profesor architektury, że z szacunku dla profesora i z tego, co opowiadałam, jaką miał klasę, inteligencję, po prostu przyszła. Także nie ma to dziękujemy nic wspólnego z posłowaniem. Szanowni Państwo, dlaczego Muzeum Gdańska? Muzeum Gdańska dlatego, ponieważ są plany, aby przypomnieć wszystkie osoby, które tak zasłużyły się temu, że Gdańsk, a szczególnie jego śródmieście, wygląda w chwili obecnej tak, jak wygląda, jest magnesem, jest atrakcją turystyczną, która przyciąga setki, tysiące czy tysiące zwiedzających co roku do naszego miasta. A to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie temu, że po wojnie szereg osób kompetentnych, wykształconych, przyjechało do Gdańska i podjęło trud odbudowy naszego zniszczonego miasta. Chciałbym prosić pana doktora Leszka Molondowskiego z Muzeum Gdańska o przybliżenie sylwetki profesora Osińskiego. Panie doktorze, zapraszamy. Dziękuję. Dzień dobry. Myślę, że podłączę się pod to, co powiedział dyrektor muzeum. Przygotowałem sobie małą ściągawkę. Jeszcze nie należę do tych, co wszystko z głowy od czasu do czasu pozwolę sobie zetknąć. Myślę, że wszyscy wiedzą, dlaczego tu przyszli i dla kogo tutaj przyszli. Profesor Marian Osiński urodził się i wychował, spędził te pierwsze lata w Krakowie. Po ukończeniu gimnazjum Świętej Anny wyjechał do Lwowa, aby na cesarsko-królewskiej szkole politechnicznej studiować oczywiście architekturę. Ukończył ją w 1908 roku, następnie kształcił się między innymi w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, a następnie na Wydziale Architektury Politechnicznej i Szkoły Przemysłu Artystycznego w Monachium, które ukończył w 1912 roku. Następnie powrócił do Lwowa, gdzie pracował w szkole politechnicznej, a później na Politechnice Lwowskiej od 23 do 39 roku, gdzie był między innymi kierownikiem Katedry Historii Architektury Polski. W czasie II wojny światowej i okupacja sowiecka, a później i niemiecka, zastała go w Lwowie, a może to on zastał tą okupację w Lwowie. Pracował nadal jako nauczyciel najpierw w Lwowskim Instytucie Politechnicznym, a później w szkolnictwie zawodowym w latach 42-44. Przed ponownym wkroczeniem Armii Czerwonej do Lwowa wyjechał stamtąd. I między innymi w Przemyślu najpierw organizował, a później był kierownikiem Biura Odbudowy Przemyśla, skąd w listopadzie w 1945 roku trafia do Gdańska właśnie i tu staje się pierwszym, pod koniec 1945 staje się pracował, rozpoczyna pracę w Politechnice Gdańskiej i był pierwszym dziekanem Wydziału Architektury i ten urząd pełnił do 1952 roku. Do 1953 roku był również dziekanem Wydziału Architektury Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT. W czasie, gdy był dziekanem Wydziału Architektury, należał do jednego z tych profesorów Politechnik, którzy opowiadali się za odbudową, przynajmniej z centrum Gdańska, rewitalizacją, odbudowy centrum, historycznego centrum Gdańska, oczywiście zdostosowanego już do nowych realiów, bo odbudowa w takim zagęszczeniu, jakim to było do marca 1945 roku, było już niemożliwe, dlatego opowiadał się za, no właśnie, odbudową historycznych elewacji, historycznej zabudowy.
już same budynki, same wnętrza miały być dostosowane do nowych czasów. Poza tym, że pracował przy i wspierał odbudowę Gdańska, angażował się również w odbudowę Szczecina, Koszalina i Kołobrzegu. Praktycznie pracował naukowo, pracował jako nauczyciel akademicki niemalże do śmierci, nawet po przejściu na emeryturę. W 70 roku jeszcze przez 9 lat wykładał jako profesor wizytujący, jako ty też doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej. Dobrze, dziękuję. To chyba wszystko, co najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, przyjechał do nas profesor Piotr Lorenz, który jest nie tylko pracownikiem Politechniki Gdańskiej, ale też reprezentuje tutaj władze miasta jako architekt miasta Gdańsk. Panie profesorze, chciałbym pana prosić teraz o zabranie głosu. Szanowni Państwo, także szanowne władze Wydziału, jest z nami, są z nami też władze Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Chciałbym przekazać na Państwa ręce w imieniu Pani Prezydent Aleksandry Dulkiewicz wyrazy uznania z okazji organizacji właśnie tej uroczystości. Uroczystości, która jest inicjatywą Muzeum Gdańska, po to, aby przypomnieć i uhonorować właśnie zasługi Pana Profesora Mariana Osińskiego. Ta tablica, która zostanie za chwileczkę osłonięta, należy do serii tablic, która już jest realizowana od 2018 roku przez Biuro Prezydenta do Spraw Kultury. I to już jest 19 tego typu tablica, 7 na terenie Oliwy, 6 odsłaniana w tym roku i bynajmniej z tego, co tutaj się władze miasta deklarują, nie ostatnia. Sylwetkę profesora już przed chwilą została ta sylwetka przedstawiona przez pana doktora. Wystarczy jedynie chyba podkreślić, że dla miasta Gdańska znaczenie ludności i faktu zamieszkania w mieście pana profesora Osińskiego miasto zasługuje bardzo, znaczy jakby zawdzięcza bardzo wiele, czego doskonałym przykładem są właśnie te kwestie, o których pan doktor przed chwilą wspomniał, czyli generalnie odbudowa głównego miasta i te jego prace projektowe związane z nadaniem głównemu miastu z jednej strony charakteru historycznego, ale z drugiej strony też nowoczesnej struktury odpowiedniej dla współczesnych czasów. Tutaj należałoby jeszcze tylko podkreślić, że zasługi pana profesora doceniono szeregiem odznaczeń, w tym m.in. doktoratem honoris causa Politechniki Gdańskiej o 1980 roku imię profesora Mariana Osińskiego noszą Państwowe Szkoły Budowlane w Gdańsku, a od dziś także będzie o jego zasługach i o jego postaci przypominać także ta tablica na domu, w którym spędził ostatnie lata swojego życia. W imieniu Pani Prezydent raz jeszcze chciałem wszystkim Państwu serdecznie podziękować za przybycie na tą dzisiejszą uroczystość, a Muzeum Gdańska za tą niesłychanie cenną inicjatywę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prosiłbym o zabranie głosu pana profesora Jakuba Szczepańskiego z Politechniki Gdańskiej. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu Wydziału za tablicę, która upamiętnia naszego założyciela Wydziału Architektury w tym powojennym wydaniu. Jednego z kilku osób, które miały największe zasługi. Oprócz tego tutaj taki prywatny dodatek, czy półprywatny, to jest także założyciel Katedry Historii Architektury, którą mam zaszczyt reprezentować razem z profesorem Aleksandrem Piwkiem i innymi kolegami, którzy tutaj są. Pewnie pan profesor Aleksander Piwek mógłby więcej powiedzieć, bo miał okazję spotkać się z profesorem Osińskim, ja już niestety nie. Marian Osiński przyjechał ze Lwowa, co było w tej sytuacji powojennej dosyć oczywiste. Przed II wojną światową były w Polsce dwie politechniki, z tego ta ważniejsza, wcześniejsza, starsza lwowska i młodsza warszawska. I kadra nie tylko naszego wydziału, ale w ogóle kadra politechniki oparta była na profesorach Politechniki Lwowskiej, którzy stanowili prawie połowę
tych którzy tę uczelnię tworzyli. Profesor Osiński przyjechał tutaj jako doktor, co wcale też nie było oczywiste. Wśród założycieli Politechniki tych doktorów było niewielu. Napisał doktorat na temat historii zamku w Żółkwi, co stawiało go w rzędzie takich no, prawdziwych rzeczywiście naukowców, nie tylko praktyków. Przeniósł tutaj no, niemal wprost program nauczania, strukturę, nawet zwyczaje z Lwowskiej Politechniki. Także no, jesteśmy kontynuatorami tej dawnej wielkiej tradycji. Jeszcze raz dziękuję w imieniu Wydziału, w imieniu Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków i w imieniu swoim za to, że miałem okazję zobaczyć to upamiętnienie ważnej dla nas osoby. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Szanowni Państwo, pamięć o profesorze Marianie Osińskim kultywuje też szkoła, Państwowa Szkoła Budowlana tutaj z Oliwy, której pan profesor jest patronem. I chciałem zaprosić panią dyrektor szkół, panią Renatę Wypasek o zabranie głosu. Cieszyłem się, że jest pani z nami. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę Państwa, postać Mariana Osińskiego jest nie tylko związana z powojennym Gdańskiem, ale również z Państwowymi Szkołami Budownictwa, które od 40 lat dumnie noszą imię profesora. Pamięć to jest wielka pamięć wielu pokoleń, ponieważ to jest wybitny architekt, ale również wychowawca i pedagog. I dla uczniów, dla nauczycieli, ale głównie dla uczniów, którzy rozpoczynają swoją edukację w branży budowlanej, związanej ściśle z architekturą, takie poznawanie autorytetów, proszę Państwa, jest niezwykle ważne i potrzebne. Chcę powiedzieć, że profesor Osiński na co dzień jest z nami. Przyświeca jego duch naszej szkole, ale głównie dlatego, że wśród promocji sylwetki patrona są nauczyciele, którzy dbają o imię profesora, o jego pamięć. I wśród takich nauczycieli są pani Barbara Grodzicka, która już przebywa na emeryturze, pani Halina Spychała-Betka, która jest dzisiaj również obecna, pani Małgorzata Pietrzykowska, która jest obecna, ale przebywają te pani już na emeryturze, także bardzo serdecznie dziękuję, że panie są z nami. Ale przede wszystkim pani Renata Wilow-Kozłowska, czynny nauczyciel, która organizuje konkursy, wystawy, wykłady o profesorze, tak żeby jego imię było znane każdej osobie, która się w szkole. Tak? Ostatnio również publikacja powstała pani Renaty Wilow-Kozłowskiej, o której za chwilę też powiem. Rok 2020 był takim rokiem dla nas szczególnym, ponieważ przygotowywaliśmy wielką konferencję, nagraliśmy film i powołaliśmy do życia sztandar nowy, który też zaprojektowany został przez naszą uczennicę, wówczas uczennicę klasy drugiej Zuzię Sobczak. Jesteśmy dumni, że możemy nosić imię profesora, że możemy go rozsławiać, że możemy też pokazywać innym, kim był profesor Osiński, bo to jest dla nas bardzo ważne. Profesor Osiński nie tylko był architektem związany bardzo mocno z zabytkami, ale również i przede wszystkim był człowiekiem wartości i o te wartości dzisiaj chodzi. To szczególnie przyświeca nam właśnie w powstaniu tych nowych publikacji, nowych filmów, gdzie robiliśmy wielką konferencję w poszukiwaniu wartości. Rzecz o profesorze Marianie Osińskim, patronie Państwowych Szkół Budownictwa. Cieszę się, że mogę być dyrektorem tej szkoły, gdzie duch patrona Mariana Osińskiego, profesora, czuwa nad nami. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Brawo. Czy moglibyśmy prosić właśnie już do ceremonii odsłonięcia tablicy synową pana profesora, panią Marię i przedstawiciela władz miasta, pana profesora Rolensa. Spróbujemy jakoś tak poasystować, żeby wspólnie... Można ich wtedy z domu poprowadzić. Spróbujemy jakoś czwórkę, bo tutaj chyba nie ma za dużo miejsca, ale najlepiej, żeby tutaj pani Maria to... a my będziemy jej asystować, prawda?
Jeszcze chciałbym poprosić tutaj panią Renatę Wielokrotnicką, wielokrotnie wspomnianą. Prawda? Nie doprowadzę. Proszę państwa, ja sobie nie wyobrażałam, że będę miała okazję w tak dostojnym gronie dokonać w pewnym sensie promocji książki na temat profesora. Pomysł na napisanie książki narodził się na 70-lecie naszej szkoły. Jeden z rozdziałów poświęciłam profesorowi Osińskiemu. I okazało się, że kiedy zaczęłam zbierać materiały o patronie, to tych materiałów jest tyle, że wystarczyło na osobną publikację. Bardzo się cieszę, że dzięki rodzinie i dzięki wielu z państwa, którzy tutaj jesteście, mogłam zebrać chyba najwięcej, ile to było możliwe, informacji na temat profesora. Mamy tu zapasik książek, więc jeśli ktoś z państwa będzie miał ochotę, to serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję, za przybycie. Chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej tablicy. Są to i pracownicy Muzeum Gdańska, w tym nieobecna m.in. dzisiaj moja zastępczyni, pani doktor Ewa Barlewska-Szymańska, ale też przedstawiciele Biura Kultury prezydenta Gdańska. Dziękuję bardzo za przybycie, no i do miłego zobaczenia.